Otwarte karty, Paweł Jantura. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Huzarski, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Legnicy oraz kandydat tej partii na prezydenta Legnicy. Wybory już 21 października. Panie przewodniczący, jesteśmy na półmetku, można tak powiedzieć, że jesteśmy już na półmetku kampanii, ale chyba niewiele się dzieje w Legnicy, przynajmniej to moje subiektywne odczucie. Zgadza się pan z nim? Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dzieje się dużo, aczkolwiek nie widać jeszcze, nie ze wszystkich stron widać materiały reklamowe. A co takiego się dzieje w takim razie? Konferencje prasowe? Tak, konferencje prasowe, praca z ludźmi, zamykanie wszystkich materiałów, które poszły do druku i w poniedziałek odbieramy te materiały, część już w weekend. Także dużo jest pracy, natomiast takich wizualnych efektów jeszcze nie widać. Taka ciężka praca codzienna, teraz jest modna kampania wyborcza door to door. Rozumiem, że pan też chodzi po ludziach, puka do drzwi, dzwoni po domofonach i namawia Legniczan na to, żeby to akurat na pana oddali głos 21 października. My zastanawialiśmy się, w jaki sposób prowadzić kampanię wyborczą i doszliśmy do takiego wniosku, że nie będziemy naruszać miru domowego mieszkańców, ponieważ nasi mieszkańcy pracują w różnych systemach pracy i nie chcielibyśmy nikogo budzić ani przeszkadzać, więc bardziej stawiamy na spotkania z mieszkańcami pod ich budynkami, blisko sklepów, blisko centrów handlowych, na przystankach autobusowych, czyli tam, gdzie możemy w sposób naturalny spotkać naszych wyborców. Natomiast nie zamierzamy śmiecić im klatek schodowych, czy pukać i przeszkadzać im w normalnym życiu. Tak mówiąc kolokwialnie, Legnica z kolei za to stała się już troszkę zaśmiecona, oczywiście, mówiąc kolokwialnie, tutaj cudzysłów, billboardami wyborczymi, plakatami wyborczymi. Tych pana plakatów i billboardów to na razie w Legnicy nie widać. Nie ma pan pieniędzy? Bo pana konkurenci chyba mają, bo co niektórych to pół miasta. Wychylają się za każdego skrzyżowania. Panie redaktorze, my jesteśmy... A Michała Huzarskiego jakoś nie widać na razie. Czy to taka cisza przed burzą? My jesteśmy partią lewicową, a partia lewicowa ma to do siebie, że najczęściej nasi członkowie to są osoby, które nie mają dużo środków finansowych. Nie jesteśmy, tak jak pokazały wyniki poprzednich wyborów sprzed 4 lat, gdzie na konto... Mówi pan o sprawozdaniach finansowych komitetu. Mówię o sprawozdaniach finansowych, gdzie na przykład pan Krzakowski dostał wpłatę od jednego ze swoich podopiecznych no, pracowników 10 tysięcy złotych. Tak? Więc my takich wpłat nie mamy, powiem więcej, my nie mamy żadnych wpłat. Wpłaty pochodzą tylko z naszych własnych źródeł finansowych, nawet nie składek, z naszych kont, z naszych dochodów. Więc proszę się nie dziwić, że te nasze materiały wyborcze no, będą po prostu pochodziły od serca. Jeżeli ktoś wystawi jakiś baner albo będzie miał jakieś ulotki, to tylko z własnych dochodów. Prezydent Tadeusz Szekowski, którego pan wywołał, walczący po raz piąty o reelekcję. Kampania wyborcza Tadeusza Szekowskiego na razie wygląda tak, że w połowie września zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że rozpoczyna oficjalnie kampanię, po czym cisza. Następnie przyjechał pan marszałek Przebilski, udzielił prezydentowi Krzakowskiemu poparcia i to na razie tyle, no i billboardów sporo jest. Skąd taka niska aktywność prezydenta, kandydata Tadeusza Krzakowskiego? Tego nie wiem, ale bardzo... Może to jest tak, że Tadeusz Krzakowski jest pewne zwycięstwo? Być może. Trudno mi powiedzieć, nie siedzę w skórze Tadeusza Krzakowskiego. Natomiast mnie bardzo dziwi, że ktoś, kto ma swój własny komitet, ktoś, kto ma olbrzymie doświadczenie, kto, można powiedzieć, prawnika ma pod ręką, pozwala sobie na to, żeby naginać kodeks wyborczy i dać i pozwalać sobie, co pan żeby... Co pan myśli? No na przykład to, że marszałek, który jest w Komitecie Bezpartyjnych Samorządowców, popiera w sposób oficjalny przy kamerach kandydata z innego komitetu wyborczego, co jest niezgodne z prawem. W Państwowej Komisji Wyborczej leży już jakieś doniesienie w tej sprawie?
Nie, no... Proces wyborczy, w trybie wyborczym. Ja powiem tak, my się skupiamy na własnej pracy. Tą pracę robimy od lat. To, że jest kampania wyborcza, to nie znaczy, że nasi koledzy, którzy na co dzień pomagają innym ludziom, to ta pomoc ludzi jest cały czas. Ona nam też zabiera wolny czas, ale my to robimy od lat, lubimy to robić. A oprócz tego normalnie pracujemy, jak każdy. Nie mamy takich sytuacji, że jest jakaś konferencja prasowa i w czasie pracy i kiedy Tadeusz Krzakowski dostaje pytanie, a pan jest w pracy czy nie w pracy, to mówi, ja mam nielimitowany czas pracy. No, każdy mógłby, uważam, że to jest chyba niewłaściwy sposób podchodzenia do swoich obowiązków. Jeżeli prowadzimy kampanię wyborczą, a piastujemy stanowisko publiczne, to powinniśmy wziąć wtedy urlop. Dodajmy też, że prezydent na poprzednim, bo rozumiem, że nawiązuje pan do konferencji prasowej wspólnej z marszałkiem Cezarym Przybylskim. Ja nawiązuję do tego, dlaczego niektórych jest więcej, a niektórych jest mniej. No, nie, jak ja jestem w pracy, to nie mogę. Uściślimy, że Tadeusz Krzakowski wyznał dziennikarzom, że jest w trakcie przerwy śniadaniowej. Nie wiem. W przerwie śniadaniowej odbyła się konferencja. Nie będziemy wnikać w tryb posiłków pana prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, to może porozmawiamy o pieniądzach takich poważniejszych, znacznie większych kwotach. Podczas w trakcie ubiegłotygodniowego wywiadu w telewizji Wrocław Tadeusz Krzakowski publicznie powiedział, że podczas swojej kadencji, miał chyba na myśli wszystkie swoje kadencje, spłacił wielomilionowe długi Legnicy. Jak się pan do tego odniesie? Ja myślę, że to jest czysty zabieg marketingowy. Każda osoba, która trochę interesuje się życiem publicznym Legnicy i każda osoba, która ogląda księgi rachunkowe, bilanse, które są dostępne, to wie, że no niestety trudno nazwać to prawdą. Oczywiście, jeżeli się zaciąga kredyty, a potem się je spłaca, bo trzeba, jak się zaciągnie kredyt, to trzeba je spłacić, to wtedy bardzo mocno naciągając rzeczywistość, można tak powiedzieć, aczkolwiek myślę, że to był po prostu zwykły PR-owski zabieg wprowadzenia innych w inną rzeczywistość, tak bym to nazwał. Trochę mnie to dziwi, bo wydaje mi się, że ktoś, kto ma wpływ na władzę od 16 lat, to powinien mieć mnóstwo swoich własnych danych, przemyśleń, pomysłów. Przecież ma zespół, z którym tak długo współpracuje. Ja mam tego świadomość, że ten zespół się już kompletnie wypalił. Stąd potrzebne są, że tak powiem, nowe impulsy, nowe pomysły. I wydaje mi się, że Tadeusz Krzakowski tak jakby poszedł w stronę PiSu. Brak pomysłów, ale chce stawiać pomniki. Takim pomnikiem, który chce postawić jeszcze odchodząc, na wszelki wypadek, to jest właśnie ten Aquafan. To jest ten temat właśnie, o który chciałem pana zapytać na koniec naszej rozmowy, bo czas nagli. Czyli Aquafan, letni park wodny, nazywa pan pomnikiem, tak? Dlaczego pomnikiem? Myślę, że dużo jest takich inwestycji, które w Legnicy można byłoby nazwać pomnikiem, które były realizowane niezgodnie chyba z ich czasem realizacji. I takim pomysłem jest właśnie Aquafan, czyli budowanie miejsca, bo to nie jest aquapark, który będzie służył tylko przez 4 miesiące do celów kąpielowych. A jeżeli ktoś chce na przykład nauczyć dziecko pływać, to praktycznie szansa jest niewielka, ponieważ są tylko dwa obiekty i one są bardzo mocno zatłoczone. Nie ma gdzie pójść się normalnie zrelaksować się nad wodą. No i nagle tak bardzo kosztowna inwestycja, która będzie tak mało wykorzystana i została wprowadzona tylko ze względów kreatywności finansowej do firmy, do spółki, która się tym kompletnie nie zna, nigdy się tym nie zajmowała, nie ma doświadczenia i myślę, że jeżeli radni SLD Lewicy Razem wejdą do Rady Miasta, jeżeli ja zostanę prezydentem, to pierwsze, co sprawdzimy, to sprawdzimy, czy to nie jest działalność na szkodę tej spółki, bo spółka miejska, mówimy tutaj o strefie aktywności gospodarczej, chyba nie ma za wiele wspólnego z Aquafanem i jeżeli realizować inwestycje, to realizować inwestycję dobrą. Nikt nie kupuje sobie pseudomieszkania na 30 lat, rozkładając swoje zadłużenie, tylko kupuje sobie takie mieszkanie, w którym przez te 30 lat będzie albo 20 mieszkać. Natomiast my budujemy pseudobasen za ponad 30 milionów. No, tego nie robi nikt. I ja mam takie wrażenie, że to jest właśnie taki pomnik
osoby, która już do końca nie ma pomysłu, która sama z tego pewnie nie będzie korzystać, no i zmusi innych z braku laku do tego, żeby mieć basen, ale tylko przez 4 miesiące. Podobna sytuacja jest też z centrum Vitellona, czyli w parku, gdzie też za prawie 20 milionów ma zostać wybudowane coś, co będzie niezbyt długo działać, co też nie poprawi ani bezpieczeństwa tego rejonu, ani nie będzie tak użyteczne jak na przykład jakiś lokal gastronomiczny albo gastronomiczno-hotelowy, który w tym miejscu spowodowałby, że park byłby na pewno bezpieczniejszy i każdy, kto spacerowałby przez park, mógłby tam pójść na lody, zjeść obiad, zatrzymać się, czy mieć tam jakieś wydarzenia takie ważne dla rodziny. Myślę, że czas na to, aby i Prawo i Sprawiedliwość, i takie osoby jak Tadeusz Czekowski przestały mówić i wznosić pomniki, i tak jak Prawo i Sprawiedliwość, czas skończyć z jakimiś demonstracjami. Te wszystkie pieniądze są potrzebne na to, żeby zapewnić dostępne i tanie żłobki, właściwie bezpłatne żłobki, przedszkola, i zainwestować w seniorów. Proszę mi wierzyć, że to, co dzieci nauczą się w żłobku i w przedszkolu, ten ich rozwój jest bezcenny. Jeżeli to się zaprzepaści, a obecnie z tą dostępnością nie jest za różowo, to te dzieci później mają gorszy start. Jeszcze chciałem na koniec wrócić do Aquafan, akurat słowo fan. Z języka angielskiego to coś radosnego, także w kontekście pomnika to trochę brzmi paradoksalnie. Ciekawe, co na to ustawa o języku polskim. No ale urzędnicy mają kłopot z prawem. To inny temat. Czy nie obawia się pan, że ten Aquafan wspomniany tutaj przez nas będzie trochę takim kukułczym jajem podrzuconym przez Tadeusza Krzakowskiego, na przykład panu, jeżeli pan zostanie prezydentem, ponieważ jak wiemy w najbliższych dniach przetarg, który ma wyłonić firmę chyba dzisiaj budującą, otwarcie ofert, rozstrzygnięcie może być też za kilka dni. Jeżeli ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, jeżeli rzeczywiście znajdzie się firma, no to mówiąc językiem młodzieży, będzie już pozamiatane. Pan zostaje prezydentem, na przykład jest taka sytuacja i co pan dalej z tym robi? Kontrola nie wystarczy. Miasto będzie związane z firmą umową, także... Trudno mi powiedzieć, ciężka... co będzie po wyborach. To jest taki prezent. Dokumentów nie widziałem, natomiast to nie ja zostanę z problemem. To Legniczanie, to państwo zostaną z problemem. To my będziemy wszyscy mieli na barkach tą mało udaną inwestycję. A kredyt będą spłacać podatnicy. Będziemy spłacać ten kredyt i to jest bardzo niepokojące. Będziemy mieli kolejne donice w mieście, kolejne nieprzemyślane inwestycje. Duża szkoda. Ja mam nadzieję jednak, że zarząd spółki ma jeszcze czas, zawsze może jeszcze się wycofać, bo tak jak powiadam, Strefa Aktywności Gospodarczej, czyli tak zwany SAG, to jest spółka prawa handlowego, więc powinna realizować te nakazy, jakie idą, jakie stanowi ustawa o spółkach, więc mam nadzieję, że prezes, który chyba jest merytorycznym prezesem, powinien odstąpić od tego. Nie powinien podlegać naciskom innych osób, w tym Urzędu Miasta, w tym prezydenta. My czekamy na rozstrzygnięcia nie tylko polityczne, które zapadną 21 października, ale również na decyzje, ważne decyzje skutkujące jeżeli na się na okaże, legicji, jeżeli chodzi o ten przetarg. Jeżeli się okaże, że to były działania na szkodę spółki i być może na szkodę miasta, to będą konsekwencje. Zapowiada Michał Husarski, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Legnicy. Panie Przewodniczący, dziękuję za wizytę w naszym studio. Dziękuję bardzo, zapraszam na wybory. Państwu również dziękujemy i Państwa, my również Państwa zapraszamy na wybory 21 października. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo.